Uważasz, Grzegorzu, że to dobry pomysł z tym odgrywaniem dzielnych wolontariuszek? Grzegorz Wroński nie odpowiedział z tej prostej przyczyny, że go w mieszkaniu Agnieszki Borowskiej nie było. Nawiasem mówiąc, nie było go tam nigdy przedtem. Nie sypiał również regularnie z Agnieszką, która była dla niego wyłącznie pacjentką. A romansowanie z pacjentkami dr Wroński stanowczo odrzucał. Agnieszka, która właśnie wróciła ze szkoły, powiesiła okrycie na wieszaku, zrzuciła buty i boso weszła do pokoju. Siedzący na półce futrzany świstak z dwiema bateriami w brzuszku zagwizdał przeraźliwie, kiedy przechodziła obok. Cześć, mały! Nie drzyj się, już jestem! Jestem i nigdzie więcej dzisiaj nie wychodzę! Podrapała w przelocie świstaka między łóżkami. Zasłoniła mu przy tym fotokomórkę, więc świsnął znowu. Prosiłam. Przepraszam cię, futrzaku, ale chwilowo odwrócę cię do ściany. Pośpij sobie, albo co? Nie wytrzymam twoich wrzasków. A gdzie jest Rambuś? Nadnaturalnej wielkości kocisko złaziło właśnie niespiesznie z parapetu okiennego, zgrabnie lawirując między doniczką z kwitnącym storczykiem, a pojemnikiem pełnym bazylii, rozmarynu, tymianku i lebiotki, znanej u nas powszechnie jako oregano. Jak na pospolitego dachowca kot był rzeczywiście ogromny. Łeb miał jak mała główka kapusty i potężne łapska. W jego chytrze zmrużonych oczkach czaił się uśmiech – Znany doskonale wszystkim czytelnikom Alicji w krainie czarów, Rambo cały w lancadach podszedł do swojej pani i psią metodą wspiął się przed nimi łapami po jej spódnicy. Gdzieś, z głębi pręgowanego szarego futerka, wydobywał się niski pomruk. Narączki domagał się pomruk wyraźnie. Narączki. Agnieszka z niejakim trudem podniosła ośmiokilogramowego kota, a ten natychmiast zaczął się do niej przytulać, mrucząc zgoła euforycznie. Cześć malutki. Stęskniłeś się za pancią, mordkową sata? Już jestem. Jestem, nie piskaj. No, starczy tych pieszczochów, starczy. Złaś, mówię, schowaj te pazurki. Idź lepiej coś zjeść, przecież widzę, że nic nie ruszyłeś. A ja sobie zrobię kawy. Rambo, wciąż demonstrując radość i szczęście, dał sobie przetłumaczyć i na miękkich łapach odszedł od panci w kierunku miski pełnej kociego żarcia. Agnieszka uruchomiła ekspres do kawy, trochę sfatygowany po upadku na podłogę. Bawiła się z rambusiem wchowanego. Czy ja się twoim zdaniem już uzależniłam od kawy, czy jeszcze nie? Jak myślisz, Grzesiu? Grześ nie odpowiedział, a Agnieszka na chwilę zastygła z puszką kawę w ręce. Grzesiu! Czy może raczej jędrusiu? Odstawiła puszkę na miejsce. Jędrusia trzeba dopracować. Może nawet będzie lepszy niż Grzegorz, bo w końcu zapomnę się i chlapnę panu doktorowi po imieniu na wizycie, albo co. Rambuś, nie wiesz czasem, jak pan jędrzej wygląda? Eksprezy zaprzestał właśnie swojego prychania i popluwania ciemnobrązowym płynem wszędzie dookoła. Agnieszka wzięła filiżankę i siadła z nią przy stole. Za oknem lały się z nieba ogólnie zniechęcające strugi deszczu. To naprowadziło Agnieszkę na pewne skojarzenie. Chłopiec z deszczu. Gdzie był chłopiec z deszczu? W jakiejś sztuce teatralnej. Nie. Żaden chłopiec. Agnieszka, będąc prawdziwą kobietą z krwi i kości, nie przepadała za przerośniętymi chłopcami. Taki doktor Wroński, na przykład, w najmniejszym stopniu nie przypomina chłopczyka. Jest interesującym, zapewne odpowiedzialnym mężczyzną, niewątpliwie starszym od niej o kilka lat oraz dość byle jakiej urody, ale to bez znaczenia. Coś on ma w sobie takiego, że chciałoby się poprosić go o opiekę, nie tylko medyczną. Bycie kobietą niezależną ma mnóstwo zalet, prawie same zalety. Czasem jednak zdarzają się chwile zmęczenia, zwłaszcza dyrektorką ambitnych szkół, jak na przykład w tej chwili. Nic nie pomoże ta kawa, tyle że dołoży wątrobie i spowoduje herc klekot. I nie ma niestety w domu nikogo, kto by powiedział, na litość boską, nie pij tyle tego świństwa. Połóż się, prześpij, odpocznij. Nie musisz być wieczną prymuską, kochanie. Być może Rambo powiedziałby coś takiego, gdyby nie był tylko tłustym kotem. Tłusty kot wskoczył na parapet i ułożył się na leżącej tam poduszce. Jego wąsate oblicze miało wyraz zadowolenia. Mógłby mieć wąsy ten jędrzej. Czemu nie? Siwiejące. No to już niech cały będzie w kolorystyce szarawej. Szare oczy, ziemi cera. Nie, tylko nie ziemi cera. Opalony sportowiec. Nie wiadomo, czy wśród wykładowców historii występują opaleni sportowcy, ale jędrek może być chlubnym wyjątkiem. Szare garnitury. Elegancja wykładowa nawet w domowych pieleszach. Przystojniak. Doktor? Docent? A właściwie dlaczego nie profesor? Nie, jednak lepiej doktor. Niech ma do czego dążyć. A ona Agnieszka będzie mu kibicować przy habilitacji. Kawa jednak zrobiła swoje. Agnieszka odzyskała trochę werwy i postanowiła ją od razu spożytkować. Drogi Jentrusiu! Powiedziała w stronę kota bałwaniącego się na parapecie. Strasznie cię przepraszam, ale muszę jeszcze wyjść. Nie powinnam długo marudzić. Idę do tej babci, o której ci mówiłam. Będziesz pracował, czy raczej się prześpisz? Rambo spojrzał na nią przymrużonymi oczami. Widzę, że zasypiasz. Bardzo dobry pomysł. Ty sobie śpij, a ja znikam. Przykryj się kocem, bo zmarzniesz. Pa, kochany. Rambo, który doskonale widział, na co się zanosi, westchnął zrezygnowany i zamknął oczy. Tylko jego poruszający się ogon wyrażał dezaprobatę. Agnieszka zeszła ze swojego trzeciego piętra, chowając się pod wielkim parasolem, przebiegła kilkadziesiąt metrów i stanęła w obliczu konieczności zdobywania kolejnego trzeciego piętra. Na moment dopadła ją wątpliwość co do własnego postanowienia bycia pożyteczną. Za taką cenę. Sprężyła się jednak i wspięła po stromych schodach. Na drzwiach mieszkania numer 12 widniała niegdyś błyszcząca mosiężna tabliczka z napisem: Róża i Tadeusz Chrzanowscy. Tadeusz Chrzanowski był zapewne nieboszczykiem mężem sędziwej pani Róży. Drzwi były drewniane, kiedyś ładne, teraz dość obdrapane. Dzwonek w głębi mieszkania zadźwięczał jakoś niesympatycznie. Może jednak zwiać? Które nie uciekają od podjętych zobowiązań? Agnieszka zadzwoniła jeszcze raz i zaczęła nasłuchiwać od głosów dobiegających za drzwi. Mówiąc ściśle, nic nie dobiegało. Agnieszka odczekała chwilę i oparła się dłonią o taster. Jej myśli odbiegły na chwilę od starej niebuszewskiej kamienicy i poszybowały w kierunku świeżo wymyślonego i jeszcze niedopracowanego Jędrzeja. Przede wszystkim potrzebne mu nazwisko. Co by tu dopasować do takiego pięknego, staropolskiego imienia? Kochanowski? Mościcki? Paderewski? Rej? Kurczę, z Nagłowic! Agnieszka rozejrzała się, szukając natchnienia. Schody, korytarz, sufit. Jak się nazywają sąsiedzi? Kolbaczyńscy, bezimienni. Kolbaczyński nie. A lokatorzy obok? Janina i Paweł Rusakowie. Szkoda, że tak strzeliła tym Jędrzejem. Paweł byłby lepszy. Jędrzej Pawlak. Jędrzej Pawłowski? Jędrzej Pawełko. Dobre. Jędrzej Pawełko. Dźwięczne i kontrastowe. Doktor Jędrzej Pawełko. Adiunkt na Wydziale Historii. Specjalność mediewista. Wielbiciel trubadurów i truwerów. Bia. No i czego się dobija? Przecież widzi, że mnie nie ma w domu. Agnieszka aż podskoczyła. Na ostatnim stopniu koszmarnych schodów stała mocno wybujała starsza osoba, płci prawdopodobnie żeńskiej. Choć barytonowe brzmienie głosu wcale na to nie wskazywało. Podobnie odzienie. Kozaki, spodnie od jakiegoś za wielkiego garnituru i korzuch jakby żywcem z lat siedemdziesiątych. Posiadanie wówczas takiego mówiło o przynależności do lepszej sfery. Tylko nakrycie głowy świadczyło o pewnym procencie kobiecości. Okropny kapelusz typu Windsor w kolorze blado-niebieskim z granatową wstążeczką dookoła główki. Trzeba być królową, żeby bezkarnie nosić takie szkaradzieństwo. Osoba stała na tym ostatnim, koszmarnym stopniu i dyszała ciężko. – Z opieki wreszcie kogoś przysłali? – Z opieki? – nie, y, to znaczy niezupełnie. Osoba z trudem pokonała ostatni stopień i stanęła oparta o rzeźbioną poręcz. Od razu wiedziałam. Nikt mi nie wierzy, że choruję. Za dobrze wyglądam. Wszystko przez to, że jestem taka wysoka. Gdybym była malutka i herlawa, to wszyscy by mnie żałowali. A ja jestem duża i herlawa. To nawet w przychodni mnie nie traktują poważnie. Czy ja jestem winna, że mam 1,82 m? A pani w jakiej sprawie do mnie dzwoniła? Bo widziałam, że do mnie. W Agnieszce zalęgły się wątpliwości, czy taka dynamiczna osoba naprawdę potrzebuje opieki. Trudno. Przyszła tu celem dokonania dobrego uczynku dla ludzkości i nie powinna się zniechęcać na pierwszej przeszkodzie, nawet jeśli przeszkodą jest, jakby to powiedzieć, przedmiot tego dobrego uczynku przedmiot czy podmiot na Boga. Przeszkoda wciąż wlepiała w nią przenikliwe oczka, tak wygłowiałe, że prawie bez koloru. Sapała przy tym niemiłosiernie, a z jej zapadniętej piersi wydobywały się świsty o wysokiej częstotliwości. Te świsty dodały Agnieszce motywacji. Nazywam się Agnieszka Borowska, mieszkam dwie bramy dalej. Kupujemy w tym samym sklepie, u pani Kaliskiej. Gdybym miała tyle siły, żeby dojść do Lidla albo Biedronki, to bym u niej nie kupowała sarknęła pani Róża. Drogo u niej, a ja muszę żyć z renty, obrzuciła elegancką Agnieszka potępiającym spojrzeniem. Pani tak nie wie o czym mówię. Pani nie wygląda na taką, co by musiała kupować w biedronce. No i co z tą kaliską? Rozmawiałyśmy z panią kaliską na różne tematy i zgadało się, że pani potrzebuje pomocy, powiedziała mężnie Agnieszka. Przyszłam, żeby pani tę pomoc zaproponować. Wybujała pani Chrzanowska pokonała ostatni stopień i zaświszczała straszliwie. Jej pomarszczone chude oblicze pokryło się plackowatym rumieńcem. Agnieszka prawidłowo zdiagnozowała go jako rumieniec wściekłości. Pomoc? Jaką pomoc? Mnie pomoc? A kto panią prosił? Kto prosił tę wścibską sklepikarkę? Ale sama pani mówiła, że czeka pani na opiekę. Zrozumiałam, że na pomoc z opieki społecznej. Społecznej. Nikt pani nie prosił, żeby tu przychodziła i pakowała nos w nie swoje sprawy. Nikt pani do tego nie upoważnił. Niech się pani jak najszybciej wynosi stąd i żeby moje oko już nigdy pani tutaj nie widziało. Coś podobnego. Czy ja jestem taka kompletnie niedołężna starucha, żeby na mnie nasyłać jakieś charytatywne paniusie? Niech ja spotkam tę kaliską damię i do wiwatu, będzie ona musiała odpowiedzieć na kilka pytań. No już. Czego pani tu jeszcze sterczy? Do widzenia! Żegnam. Już jej tu nie ma. Tu panią różę Chrzanowską zatchnęło ostatecznie, poprzestała więc na wykonywaniu dramatycznych gestów i wydawaniu wściekłych świstów z samej głębi trzewi. Mniej więcej od połowy obelżywej tyrady stosunek agnieszki do awanturniczej damy zaczął się zmieniać, a pod koniec monologu był już zgoła życzliwy. Starucha imponowała, miała temperament. Honor Mołojecki i nawet pewien rodzaj wdzięku. Dobrze by jednak było, żeby nie dostała jakiegoś ataku. Podobno jej serce szwankuje. Ależ znikam, powiedziała Agnieszka najuprzejmiej, jak potrafiła. Skoro pani sobie nie życzy, tylko może pani pozwoli, zostawię wizytówkę, gdyby pani zmieniła zdanie. Chętnie przyjdę, porozmawiamy. Nie mamy o czym rozmawiać! Wychrypiała pani róża i trzęsącymi się nieco rękami otworzyła trzy zamki broniące dostępu do mieszkania. Nie doczekanie, dodała, znikając za drzwiami i trzaskając nimi potężnie. Prawdopodobnie zużyła na to resztę sił i w zaciszu mieszkania, nieobserwowana przez intruza, padła jak ścięta Lilia. Agnieszka, nie wiadomo czemu do końca rozbrojona, wyjęła z torebki wizytówkę i zatknęła ją za mosiężną tabliczkę na drzwiach. Może babcia się zreformuje i zadzwoni? Babcia? Babcia to ktoś ciepły, miły, słodki. Samo słowo babcia przytula człowieka do serca. Pani Róża Chrzanowska budziła w Agnieszce historyczce skojarzenia z Carycą Katarzyną II. Względnie z wiedźmą, w chwilach wolnych dosiadającą szczególnie potężnej miotły. Podśmiewając się pod nosem, Agnieszka wykonała w tył zwrot. Miała dosyć zajęcia na wieczór, żeby się nie przejmować porażką w pojedynku z Sarycą Katarzyną. Powinna jeszcze dopieścić kota rambusia, dopracować sylwetkę doktora Jędrzeja Pawełki i doprecyzować stanowisko dyrekcji liceum wobec kolejnych dziwnych sugestii kuratorium, dostarczonych dziś rano faksem dyrektorom liceów, a dotyczących zbliżających się matur. Dopieścić, dopracować, doprecyzować dostarczonych i dotyczących. Życie jest do skonałe doprawdy Alina wiedziała wprawdzie mniej więcej czego chce nie miała jednak pojęcia od czego zacząć pójść tak po prostu do szpitala na jakiś oddział dziecięcy zgłosić się do ordynatora i co mu powiedzieć od ostatniego spotkania klubu w piwnicy jazzmenów minął tydzień a ona wciąż była na mało twórczym etapie zastanawiania się rozwiązanie problemu przyszło samo Jedna z bankowych koleżanek, niejaka Małgosia Piernik, urodziła trojaczki. Wciąż była okropnie gruba, ale spodziewała się góra bliźniąt. I odeszła na bliżej nieokreślony czas, potrzebny do odchowania licznego potomstwa. Kilku jej klientów przyjęła Alina i oto jeden z nich okazał się lekarzem. Ordynatorem oddziału onkologii dziecięcej w klinice. Nie wyglądał na to wcale. Wyglądał na gwiazdora. Importowanego do naszego kraju prościuteńko z Hollywood, miał blond czuprynę, najbielsze i najrówniejsze zęby na świecie i góra 35 lat. Na widok. Jego pesel mówił co innego. Facet zbliżał się do pięćdziesiątki. Alina miała szaloną ochotę zadać mu bezczelne pytanie, co go tak rewelacyjnie konserwuje. Powstrzymała się jednak jako urzędniczka doskonała. Klient to klient. Ważne, żeby miał konto. Najlepiej tłuste i stabilne. Doktor Orzechowski miał takowe. Zjawił się w banku, żeby się zorientować w swoich możliwościach kredytowych. Wyjaśnił Alinie, że poważnie myśli o założeniu małej, prywatnej kliniki razem z kilkoma kolegami. Alina obejrzała sobie uważnie to jego konto i poinformowała go, że po pierwsze prawie dałby radę bez kredytu, po drugie dostanie kredyt dowolnie potężny – więc jeśli ci jego koledzy mają podobne, to mogą już szukać architektów i budowlańców do zbudowania tej kliniczki, oraz dekoratorów wnętrz do jej przeozdobienia wazami z epoki Ming. Przy okazji, przez moment zastanowiła się, jak to jest, że lekarze masowo uciekają z kraju za chlebem, a wygląda na to, że i u nas można zarobić. Imponujący pan doktor, już zaczynał błyskać pożegnalnie swoim reklamowym uzębieniem, kiedy Alina zdecydowała się poprosić go o radę. Chwileczkę, panie doktorze. Czy mogę pana jeszcze zatrzymać na moment, ale to już prywatnie. Doktor Orzechowski nie widział przeciwwskazań, ale uśmiech mu nieco związł. Chyba nie pomyślał, że ona się chce z nim umówić na litość boską, a może raczej, że ma chore dziecko. Nie, nie, pospieszyła wyjaśnić wątpliwości. Nie mam nikogo w żadnym szpitalu i nie chodzi mi o żadną protekcję. Przeciwnie, chciałabym pomóc. Finansowo? spytał natychmiast i ponownie rozbłysnął. Niezupełnie. Ja wiem, że w banku wszystko się kojarzy z pieniędzmi. Myślałam o pewnym rodzaju wolontariatu. Pomocy przy opiece nad chorymi dziećmi. Tyle się czyta o braku personelu w szpitalach. Może taka dochodząca osoba jak ja mogłaby się do czegoś przydać? Zamilkła, w obawie, że wysłowiła się niejasno i piękny doktor mają za męciarę. Nie doceniła jednak bystrości faceta, którego IQ dalece przewyższało normy obowiązujące wśród normalnych ludzi. Rozumiem, powiedział po prostu. Taka popołudniowa ciocia, co to będzie chodziła po szpitalu i przytulała dzieci, które akurat mają dół. O to chodzi? Dokładnie o to, ucieszyła się Alina. No to zapraszam na mój własny oddział, jeżeli pani się nie boi, bo nie każdy ma dość silne nerwy, żeby pracować z moimi łysolkami. Matko Boska, wyrwało się Alinie, dlaczego pan tak o nich mówi? Bo łyse, proszę pani. Nie wszystkie. Czasem większość na oddziale, czasem połowa. Dla nich to nie jest obelga, ani dyskredytacja. One wiedzą, że po chemii włosy wypadają, potem odrastają, a czasem się umiera. Wszystko wiedzą. Niektóre nie potrafią sobie z taką wiedzą poradzić i tym może się pani przydać. Przytulić, pogadać, opowiedzieć bajkę, poczytać, pomilczeć, potrzymać za rękę, czasem za rączkę. O, taką malutką. No no, jeśli pani będzie płakać, to niewiele pani zdziała. Wiem, wiem, zapewniła szybko i zamrugała oczami. Ja nie płaczę. Oczy mi się pocą chwilowo, ale mam nadzieję, że będę umiała się zmobilizować. Czemu pani chce to robić? Sama nie wiem, wyznała. Coś mnie do nich ciągnie. Moja własna córka już jest dorastającą panną i zaczyna mieć własne życie. Męża nie mam, więc dom mnie specjalnie nie absorbuje. Rozumiem, skinął głową, jakby naprawdę rozumiał. Kiedy pani chce zacząć? Choćby jutro. Popołudniami, jak sądzę, Popołudniami i w weekendy. To niech pani przyjdzie jutro na mój oddział. Mam dyżur, pomogę pani poznać wszystkich. Pielęgniarki mamy świetne, ale rzeczywiście czasami musiałyby się rozdwajać, roztrajać i rozpięciarzać. Klonować! Wie pani, gdzie to jest? Wiem, przyjdę koło siedemnastej może być? Jasne, cieszę się, mam nadzieję, że nam się uda. Do widzenia. Jezus, skąd on ma taki uśmiech? Uścisnęli sobie dłonie i lekarz wyszedł krokiem sportowca, a Alina opadła na swój fotel prawie bez siły. Podsłuchiwałam! zawiadomiła ją koleżanka od sąsiedniego biurka. Ty naprawdę? Sama w to nie mogę uwierzyć! Michalina również bała się własnej decyzji. Przez ostatnie kilka dni, zamiast pracować przykładnie, planując zazielenienie i ukwiecenie reprezentacyjnych miejsc cmentarza centralnego, urywała się pod różnymi pretekstami i wałęsała po błotnistych cmentarnych alejkach. Przy okazji zresztą stwierdziła, że w jednej z nich sosna Wejmutka została poważnie uszkodzona przez niedawną wichurę. Na morzu skończyła się wtedy skala buforta, w mieście wyrywało drzwi i okna z ościeżami. A znów gdzie indziej cisy tak się rozrosły, że prawie zablokowały ścieżkę i trzeba będzie przykroić im te wielkomocarstwowe zapędy. Pomysł z hospicjum zrodził się w głowie Michaliny dosyć dawno. Czytała gdzieś artykuł, widziała reportaż w telewizji. Zrobiły swoje złośliwości matki, która z upodobaniem twierdziła, że ma córkę darmo zjadkę, udającą, że pracuje, a w rzeczywistości obijającą się wśród kwiatków. Matka doskonale wiedziała, że gada bzdury, Michalina wiedziała, że matka gada bzdury. Te bzdury były jednak dobrze wymierzone. Bolały nie tyle one same, ile świadomość, że Mamunia tak bardzo chciała dokopać. Jako przeciwwaga potrzebne było coś potężnego. Nic potężniejszego od hospicjum nie udało się Michalinie wymyślić. Pętając się po cmentarzu, coraz to zaglądała do kaplicy, gdzie odbywały się pogrzeby. Pchała ją tam nadzieja na spotkanie pewnego księdza. Nie, nic z tych rzeczy, żadne zakazane fascynacje. Księdza poznała przypadkowo poprzedniej wiosny. Wracał z jakiegoś pogrzebu na przełaj przez cmentarz, a deszcz lał jak opętany. Schowali się oboje pod szczególnie dorodnym platanem i zaczęli ze sobą rozmawiać. Okazało się, że ksiądz pracuje w hospicjum. Opowiedział trochę o tej swojej pracy i o ludziach, których tam spotkał. Michalinie spodobała się jego rzeczowość i brak fałszywego sentymentalizmu. Pomoc duchowa to jedno, mówił, otrząsając z siebie nadmiar wody, ale niewiele ona da, jeśli się człowiekowi nie zapewni minimum komfortu. Ma ksiądz na myśli mieszkanie i jedzenie? Jeśli chodzi o bezdomnych, to na pewno, ale przede wszystkim mam na myśli, żeby nie bolało dopiero potem te różne życiowe potrzeby i jeszcze, żeby ten umierający człowiek widział, że nie przeszkadza swojemu otoczeniu. W domu często jest tak, że umierający straszy samą obecnością. Wtedy lepiej, żeby przeniósł się do nas. Dla nas nie jest nikim przerażającym. W rodzinie chyba też nie powinien nikogo przerażać, żachnęła się Michalina. Różnie z tym bywa. Niech pani się tak nie obrusza. Takie jest życie już. Możemy sobie grzmieć z ambony, możemy pouczać, ale jeśli rodzina nie daje rady, to nie ma co grzmieć. Tylko trzeba pomóc. Wszystkim pomagacie, jak leci, czy tylko tym, co chodzą do kościoła? Ksiądz spojrzał na nią z ukosa i uśmiechnął się. Wszystkim, wszystkim. Pani nie chodzi, co? Niespecjalnie. Będzie mnie ksiądz nawracał? A chce pani? Nie chcę. To nie będę. Poza tym uważam, że nie wszyscy muszą chodzić do kościoła. Dziwny z pana, ksiądz. To znaczy z księdza. Proszę pani, ja uważam, że jak ktoś jest przyzwoitym człowiekiem, to panu Bogu jest przyjemniej na niego patrzeć niż na takiego, co lata do kościoła co niedzielę, a diabła ma za skórą. Jest takie przysłowie. Znam. No ale ci, co nie chodzą do kościoła, nie dają na tace. Chce mnie pani sprowokować? Jakoś sobie poradzimy bez tych pieniędzy. Ale gdyby pani miała nadwyżki i nie wiedziała, co z nimi zrobić. To w hospicjum na pewno się przydadzą. Oczywiście obowiązku nie ma. Dostajecie jakieś państwowe dotacje? Teoretycznie normalnie zarabiamy, bo przecież świadczymy regularne usługi medyczne. Słyszała pani o medycynie paliatywnej. Praktycznie państwo stale nam zalega z jakąś ciężką forsą. To jak sobie dajecie radę? Siłą woli. Nie jest tak źle. Co nie znaczy, że pieniądze nie są nam potrzebne. Chyba przestało padać. Pani przyszła tu na zejść grób? Nie, ja tu pracuję. W zieleni. To do widzenia, księdzu. Dzięki za rozmowę. Miło się rozmawiało. Powodzenia. Szczęść Boże. Spojrzał w niebo, wyszedł spod platana, uśmiechnął się do niej i poszedł. Wyglądał trochę jak wielki gawron z rozwiewającą się sutanną i połami czarnego płaszcza. Od tej pory widziała go jeszcze kilka razy w okolicach kaplicy – Widocznie odprawiał msze żałobne za dusze hospicyjnych zmarłych. Kłaniali się sobie z daleka i przyjaźnie machali do siebie rękami. Istniało spore prawdopodobieństwo, że da się go jakoś wyczaić. Michalina mogła po prostu udać się do hospicjum i zaofiarować swoją pomoc. Nie miała tylko pewności, że znajdzie tam właściwą osobę. To znaczy tego właściwego księdza. Przyszło jej do głowy, że kiepsko się stara. Nie zintensyfikowała jednak wysiłków – w ogóle jakby nieco oklapła. Przesilenie wiosenne, czy co? Księdza spotkała oczywiście, kiedy już straciła nadzieję, że go spotka. I oczywiście nie tam, gdzie go szukała. Weszła do empiku w centrum handlowym popatrzeć na nowości, a on tam stał obok półki z kryminałami i coś czytał. Witam księdza! zawołała ucieszona. Odwrócił się od książek i też się jakby ucieszył. A, to pani! Wreszcie się spotykamy w nieco weselszym miejscu, bo zawsze tylko cmentarz i cmentarz. No bo ja tam pracuję i ksiądz tam pracuje. Szukałam księdza od jakiegoś czasu. Mam sprawę. Możemy pogadać? Pewnie, że możemy. Tutaj w Empiku. Czy to coś na dłuższą rozmowę? Na dłuższą. Księdzu wolno pić kawę na widoku publicznym? Tak mi się wydaje. Gdzie jest ten widok publiczny z kawą? Wszędzie tu tego pełno. Idziemy. Usiedli przy stoliku w samym środku olbrzymiej hali. Ksiądz nie miał tym razem sutanny ani szerokiego płaszcza. A jednak wciąż przypominał Michalinie Gawrona. Być może z powodu sporego, haczykowatego i cienkiego nosa, oraz nastroszonych brwi. Przyjrzała mu się dokładniej. Był młodszy niż sądziła. Początkowo miała go zgoła za starucha, a on chyba ledwie przekroczył czterdziestkę. Miał wesołe szare oczy otoczone mnóstwem kurzych łapek. Wesoły księżulo od umierających? Pewnie dzięki tej pogodzie ducha wytrzymuje swoją robotę. No i jak wypadła lustracja? Ksiądz się lubi śmiać, prawda? Lubię, tylko rzadko mam okazję. Jak już mam, to wykorzystuję. Pani też lubi. Nie to, żebym wymawiał zmarszczki, bo ich pani nie ma, ale oczy się pani śmieją. O właśnie. Co to za ważna sprawa? Ksiądz spoważniał. Mam nadzieję, że nie potrzebuje pani naszej pomocy. Nie, wprost przeciwnie. Chciałabym zaoferować swoją. Chce pani u nas pracować? Jako wolontariuszka z chorymi? No tak. Przemyślała pani porządnie tę decyzję? Tak mi się wydaje. Teraz ksiądz powinien rozpromienić się, tak się przynajmniej wydawało Michalinie, otworzyć dla niej ramiona, oczywiście w przenośni, no i naturalnie wygłosić jakiś wysocy afirmatywny tekścik. Nie zrobił niczego takiego: spojrzał na nią z ukosa. Po co to pani? Michalina była zaskoczona. Przecież mu nie powie, że chciałaby jakoś uzasadnić swoje istnienie. Ksiądz patrzył. Westchnęła głęboko. Chciałabym jakoś uzasadnić swoje istnienie. Właśnie w ten sposób? A czego pani brak we własnym istnieniu? Mm, celu? Ja tego nie mogę wiedzieć. Niech mi pani opowie o sobie. To miejsce świetnie się nadaje na zwierzenia, w tym jazgocie nikt postronny nas nie będzie słyszał. Istotnie, centrum handlowe wokół nich tętniło życiem. Zewsząd rozbrzmiewał gwar ludzkich głosów. Wezwania przez głośniki jakiejś kontroli, kas, syczenie ekspresów do kawy i bulgot automatów z napojami, a ponad tym wszystkim płynęło zwycięskie chrypienie Krzysztofa Cugowskiego, oznajmiające całemu światu, że do tanga trzeba dwojga. Michalina opowiedziała Księdzu o początku swojego dzieciństwa z irlandzkim tatusiem i poczciwymi dziadkami, o ciągu dalszym tego dzieciństwa już bez dziadków i tatusia, za to ze zgorzkniałą mamusią, o krótkiej wolności w czasie studiów na warszawskiej uczelni i o wielu, wielu latach, podczas których dzieliła czas między cmentarną zieleń i coraz bardziej zgorzkniałą mamusię. Opowiedziała o spotkaniu dawnych koleżanek i założeniu klubu. Tu zachłysnęła się lekko i zdołała ostatecznie nie wymienić nazwy. Wyznała, że praca w hospicjum ma dodać sensu jej mało urozmaiconemu życiu. Tam są ludzie potrzebujący pomocy. Ona może i chce tej pomocy udzielić. Hm, powiedział ksiądz, kiedy zamilkła. To ja zamówię jeszcze po kawie. Chce pani drugą taką samą, czy jakąś inną? Albo lody. Czy jakieś niezdrowe ciastko? Bo ja chyba zaryzykuję ten ogromny deser z czekoladą. Na szczęście jestem chudy. Pani też może sobie pozwolić. Jemy? Ja serniczek. I herbatę tym razem. Chce się ksiądz ponamyślać nad odpowiedzią? Chcę zjeść coś słodkiego. Halo, halo. Panienko? Kelnerka spojrzała na gościa w koloradce jak na dziwowisko, ale podeszła od razu i przyjęła zamówienie. Pani. O, przecież myśmy się jeszcze nie przedstawili. Ja jestem ksiądz Hieronim Karolak. A ja się nazywam Michalina Hart. Hart przez samocha, prawda? Po tym ojcu Irlandczyku. Tak. No więc, pani Michalino, czy może ładniej będzie pani Misiu? Pani Misiu. Co pani chce u nas robić? Pracować w stacjonarnym hospicjum czy chodzić do chorych pomagać w domu? Myślała pani o tym? Jeszcze nie. Ma pani jakieś przygotowanie pielęgniarskie, jakąś wiedzę o takich terminalnych przypadkach? Nie, ale chyba mogłabym się nauczyć. Ksiądz łypnął na nią szarym okiem spod opadającego kosmyka czarnych włosów i pokasłał chwilkę. Pani Misiu, Pozwoli pani, że będę szczery? Jasne. Ja jestem taki trochę psycholog amator, a z racji bycia księdzem spotykam mnóstwo różnych ludzi, którzy mi się w dodatku zwierzają. Niekoniecznie przy kawie. W każdym razie wyrobiłem sobie oko na człowieka. Nie na każdego, ale niektórych rozpoznaję od pierwszego wejrzenia. I moim zdaniem pani wcale nie chce do nas przychodzić. Dlaczego ksiądz tak sądzi? Proszę się nie obrażać, to nie jest zarzut. W sumie prowadzi pani życie dosyć monotonne i, pomijając spotkania z przyjaciółkami, raczej niewesołe. A z natury jest pani osobą wesołą, tylko mocno przytłamszoną, prawda? Ta pani mamusia, która nie przepuści okazji, żeby pani zrobić przykrość, a przecież pani się dla niej poświęciła w pewnym sensie. Uważam, że teraz po prostu szuka pani kogoś, komu wyświadczy pani przysługę, a ten ktoś pani podziękuje. Czy widzi ksiądz w tym coś złego? Nie. Tylko może pani sobie samej zrobić krzywdę. Za dużo obciążeń jak na jedną niedużą osobę. Gdybym był pani ojcem, no, starszym bratem, to radziłbym na początek zostawić ten cmentarz. Długo pani tam już pracuje? Od skończenia studiów jakieś piętnaście lat. Ale ja przecież pracuję w zieleni. Ale wśród grobów. Nie znalazłaby pani sobie innego zajęcia. Teraz ludzie się bogacą, budują rezydencje, zakładają ogrody. Umie pani projektować ogrody? Pewnie, że umiem. Ja to studiowałam. Teraz też czasami projektuję. Pani Misiu, ja pani mówię. Za dużo grobów. Są ludzie, którym to nie szkodzi i są ludzie którym to szkodzi? Garbi się pani okropnie. Matko, jedyna, co z tego, że się garbię? Przecież nie od grobów. Moim zdaniem właśnie od nich. Przedawkowała pani. Nie ma pani predyspozycji do wiecznego przebywania wśród umarłych, wśród umierających. Niestety też. Wpadłaby pani w depresję, a ja miałbym panią na sumieniu. Najwyższa pora zacząć żyć, Michalino. Dziwny z księdza ksiądz. Już mi to pani kiedyś powiedziała. Niektórzy moi przełożeni też tak uważają. No, to jak mam zacząć żyć, według księdza? Tego pani nie powiem. Jest pani inteligentna, musi pani sama znaleźć odpowiedź. Powiedziałem, co powiedziałem, a pani zrobi, jak zechce. Oczywiście, niczego pani nie narzucam. Pomyślę. Spróbuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy mogę księdzu zafundować te lody i resztę? Niech to będzie rewanż za dobre rady. Wcale pani jeszcze nie jest przekonana, czy to dobre rady, co? Ale dziękuję. Od lat nie odważyłem się na taką ilość lodów. Nie wiem, czy nie popełniłem grzechu obżarstwa. Może nie, zważywszy, że dałbym radę jeszcze dwóm takim porcjom. Lecę już. Aha, jeszcze jedno. Jeśli chce pani coś dla nas zrobić, to znaczy dla hospicjum. To mamy spory kawałek terenu wokół domu i on wygląda dość okropnie. Ten teren. Jakaś wyłysiała trawka i mlecze wiosną. Przydałby się nam ogrodnik, ale nas na niego nie stać. Wpadłaby pani zobaczyć, co się da z tym zrobić? Michalina przytaknęła, czuła się mocno oszołomiona. Trochę też spostponowana tym odrzuceniem jej szlachetnej w końcu propozycji. Z drugiej strony niespodziewana analiza psychologiczna jej osoby miała pewien sens. Trzeba to wszystko jeszcze raz porządnie przemyśleć. Albo i kilka razy. Byłbym za tym, żebyś zrezygnowała z pracy, ptaszynko. Mikołaj Firlej leżał na ulubionej kanapie cioci Heleny Jabłońskiej, obecnie w Torkowski. Oparł nogi na poduszce, kunsztownie wyhaftowanej przez Ciocie w papugi i oddawał się trawieniu doskonałego niedzielnego obiadu, którym nakarmiła go Marcelina, zwana czasem ptaszynką. Ptaszynka zniosła nakrycia ze stołu do kuchni i obrzuciła Mikołaja uważnym spojrzeniem. Z pewnym rozbawieniem stwierdziła, że oto doznaje doprawdy atawistycznej przyjemności, oto nakarmiła swojego mężczyznę, a teraz on jest zadowolony i odpoczywa. Dlaczego mam zrezygnować z pracy? Ja lubię moją pracę i ona wcale nie jest specjalnie ciężka. A nie chciałabyś, żebyśmy stworzyli taką klasyczną rodzinę? Ty, ja, dziecko, potem następne dziecko, potem następne dziecko, potem następne. Ile byś ich chciał mieć? Roześmiała się. Ile wlezie? To znaczy, ile nam wyjdzie? Co o tym sądzisz, koteczku? I zostaw te gary, nie uciekną. Marcelina usiadła obok ukochanego mężczyzny i podłożyła sobie pod nogi inną poduszkę cioci Heleny, dla odmiany haftowano we wściekle różowe róże. Ciocia lubiła intensywne kolory. Mikołaj, ty bierzesz pod uwagę, ile ja mam lat? Najtrudniejszy pierwszy raz, zanucił nieco fałszywie. Nie widzę powodu, dla którego coś miałoby nam nie wyjść. Przecież jesteś zdrowa. Ale mam trzydzieści dziewięć lat, jak na młodą mamusię jestem potwornie stara. E, tam zaraz stara, chyba ja najlepiej wiem, jak jest. Poczekajmy z planowaniem, aż urodzę tego malucha. Jeśli wszystko będzie w porządku, będziemy mogli myśleć, co dalej. Ja w ciebie wierzę. Położył rękę na jej udzie, co wspudziło w niej pewne nastroje. Jakby co, nie będzie się opierać. Takie fajne popołudnie można je miło zakończyć. Będziesz cudowną matką i żoną, bo jesteś cudowną kobietą. Prześpi się kwadransik, dobrze? Nastroje poszły sobie w świat. Coś mnie strasznie morzy, za dużo zjadłem. Za dobrze mnie karmisz, słodziaczku. Położysz się przy mnie, kiciu? Marcelina umościła się w zgięciu jego ramienia. Nie było jej specjalnie wygodnie, bo nierozłożona kanapa była nieco zbyt wąska na dwoje, i w rezultacie część Marceliny, nazwijmy to po imieniu zadnia jej część zwisała nad podłogą. Cóż to jednak jest wobec przebywania w ukochanych ramionach? Nastroje wrócą w nocy. Taką przynajmniej miała nadzieję. Mikołaj zachrapał leciutko, a ona się uśmiechnęła. Ciekawe czy to małe będzie synkiem czy córeczką. Jeszcze nie sprawdzali. Niezależnie od tego Marcelina życzyła sobie, aby dziecko miało migdałowe oczy swojego ojca i jego długie, delikatne palce. I tymi delikatnymi palcami niechby grało na czymś albo trzymało pędzel i malowało genialne obrazy, albo pisało na komputerze arcydzieła z dowolnej dziedziny. Najlepiej takiej, za którą dają nagrodę Nobla. Szczęśliwy ojciec, nieświadom planów swojej kobiety, wobec ich wspólnego potomka, chrapał coraz głośniej. Dokładnie po pół godzinie, kiedy Marcelina do reszty zdrętwiała, obudził się świeżuteńki natychmiast jak szczypiorek. – No… – przeciągnął się rozkosznie i zdążył w porę złapać Marcelinę, która byłaby zleciała na podłogę. – Wyspałem się. Odpocząłem, mogę dalej jeść. Tu zaśmiał się z własnego dowcipu. Nie, wąbelku, nie martw się, nie będę jadł. Pozwolisz, że wstanę? Przepraszam, o tak. Przeciągnął się ponownie i znikł w łazience. Wyszedł z niej po kwadransie, rozsiewając wokół siebie zapach bosa dla umięśnionych facetów. Marcelina oddaliła od siebie myśl, że wcale on nie taki umięśniony, w każdym razie. W porównaniu z gościem z reklamy. Muszę wyskoczyć na godzinkę, słodziaczku. Do dwóch. Góra dwie i pół, w porywach trzy. Nie, żartowałem. Za półtorej godziny będę w domu. Mam umówione spotkanie. Takie, półsłużbowe, półprywatne. Pa, maleńka, odpoczywaj i bądź piękna. Nie ruszaj się, sam za sobą zamknę. Zakręcił się i tyle go było. Marcelina przez chwilę spoglądała za nim rozmarzonym wzrokiem a potem wstała z kanapy i poszła do kuchni pozmywać po obiedzie. Alina kupiła w automacie ochraniacze, założyła je na pantofle i pewnym krokiem weszła na oddział. Pewny krok i uprzejmie kamienny wyraz twarzy, nabyty po latach pracy w banku, całkiem nieźle maskowały absolutną panikę, jaka się właśnie w niej rozszalała. Co ona właściwie robi na litość boską? Do takich chorych dzieci prawdopodobnie trzeba wykwalifikowanego personelu, a ona totalna amatorka może jeszcze zaszkodzić. I co wtedy? Jak zniesie tę odpowiedzialność? Zanim sprecyzowała sobie, co to ma być właściwie za odpowiedzialność, wpadła na dużego faceta wychodzącego z sali. Matko Boska! wyrywało jej się. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Odrzekł doktor Orzechowski. No i nie jestem Matką Boską. Cieszę się, że pani przyszła, bo trochę się bałem, że mogła się pani rozmyślić. Wciąż zresztą pani może, jakby co. Zapraszam do mnie na kawę. Dobrze pani zrobi na początek. Zastanowimy się, na który front najpierw panią posłać. Aliną widocznie wstrząsnęło. Doktor zauważył to i roześmiał się na swój hollywoodzki sposób. Przepraszam. Ja mam czasem takie głupie określenia. Proszę za mną. Gabinet ordynatora znajdował się na samym końcu długiego korytarza i zanim do niego doszli, przed oczami Aliny przesunęło się coś w rodzaju sekwencji filmowej, złożonej z pojedynczych kadrów, zarejestrowanych w kolejnych salach, których drzwi były otwarte i ukazywały oczom przechodzących życie małych pacjentów. Dzieci w dresach i kolorowych piżamkach, dzieci leżące pod kroplówkami i dzieci siedzące przy stolikach, dzieci samotne i w grupkach, dzieci z dorosłymi, zapewne rodzicami, i dzieci z chusteczkami zamotanymi na głowach. Dokoła unosił się ten koszmarny, szpitalny zapach środków dezynfekcyjnych, lekarstw, jedzenia, choroby. Mało brakowało, a Alina odwróciłaby się na pięcie i uciekła, gdzie oczy poniosą. Nie zrobiła tego, bo znowu zamroziło ją na amen i mogła tylko krokiem robota postępować za doktorem. Cześć, wujek. Ze drzwi jednej z sal wysunął się łysy, łepek z chytrymi oczkami. Alina nie zorientowała się, czy to chłopiec, czy dziewczynka, bo stworzonko na oko sześcio-siedmioletnie ubrane było w beżowy dresik i nie miało żadnych cech pomagających rozróżnić płeć. Cześć, smoku. Co u ciebie słychać? Stworzonko wyskoczyło ze za swoich drzwi i złapało doktora za rękę. Mama dzisiaj nie przyszła. Nie wiesz dlaczego? Pewnie, że wiem. A jakbyś pilnował komórki, żeby naładować, to byś też wiedział. Bateria poszła, co? Twoja mama się przeziębiła i sam ją prosiłem, żeby przez kilka dni została w domu, żeby ci nie przyniosła jakiegoś wirusa. No a tato przecież dopiero co wypłynął. Będzie za kilka tygodni ale pozwól, że ci przedstawię, to jest ciocia Alinka. Stworzonko wyciągnęło łapkę z założonym wenflonem. Cześć, ciocia. Ja jestem Franek Modrzejewski. A ty jak się nazywasz? Alina Grosik, odrzekła Alina przez ściśnięte gardło. Miło mi cię poznać. Jesteś doktorką czy pielęgniarką? Ciocia Alina jest ciocią. Wyręczył ją w odpowiedzi doktor Orzechowski. Ciocia wpadnie do ciebie za dwadzieścia minut. Tylko musimy trochę porozmawiać. Zmykaj do łóżka albo idź pooglądać Jetixa. Oglądają kartuna, zawiadomił Franek pogardliwie. Ja bym wolał Discovery, ale tego nikt nie chce. To ja poczekam u siebie. Sala osiem. Ciocia przyjdzie? Jasne. Za kwadrans. Franek pomachał łapką bez węflona i zniknął za drzwiami sali numer osiem. Alina skonstatowała, że się spociła z wrażenia. – Nienawidzę fusianki – zawiadomił ją doktor, otwierając drzwi swojego pokoju. – Rozpuszczałki też. Kupiłem ekspres. Sobie samemu na imieninę. Dostanie pani znakomitej kawy. Mam nadzieję, że pani docenia. – Doceniam – zaśmiała się wciąż z pewnym przymusem – a jak panu na imię? No przecież Krystian, zapomniała pani. Jasne, że zapomniała, miałaby problem z przypomnieniem sobie własnego imienia. Niech się pani nie przejmuje, powiedział pozornie bez trosko doktor Krystian Orzechowski. Nie panią pierwszą tu zatyka. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Niech pani nie patrzy na te dzieci, jakby wszystkie były skazane na śmierć, bo nie będzie z pani żadnego pożytku. Zresztą. Znaczna większość wychodzi z tego. Słodzi pani, zrobiłem mocną. To może lepiej z cukrem. Dziękuję. Wyszemrała i odchrząknęła dla odzyskania normalnego głosu. Ale przecież te dzieci. Co te dzieci? Chore są i tyle. Niektóre umrą, inne wyzdrowieją. Powtarzam, większość wyzdrowieje. Jeszcze innym przedłużymy życie, ile się da, a pani powinna podchodzić do nich, jakby wszystkie miały szanse. My tu tak właśnie zakładamy, ale nie dziwimy się, jeśli nam się czasem nie udaje. Alina piła bardzo dobrą kawę i zastanawiała się, jak on może z tym żyć. Ten uśmiechnięty glancuś. Picuś, pięknota śliczna, pewnie sam nie ma dzieci. Pewnie jego największym zmartwieniem jest utrzymanie tej sportowej figury i tych olśniewających zębisk. Pewnie każdego dnia po pół godziny ćwiczy uśmiechy przed lustrem i ze dwie godziny na korcie. Glancuś zajmował się swoją filiżanką i chwilowo nie mówił nic. Prawdopodobnie czekał, aż ona to sobie jakoś poukłada. Pan ma dzieci? Nie chciała go o to pytać, samo jej się wyrwało. Trójeczkę, odpowiedział. Basia lat 16, Kasia lat 14 i Jasio lat 8. Kwalić Boga, wszystkie zdrowe. Z wyjątkiem Jasia. Jasia aktualnie ma zwichnięty nadgarstek, ponieważ bardzo niefachowo przydzwonił większemu koledze, na którego miał złość. Uszkodził mu nos i wybił górną jedynkę. Miałem nieprzyjemności w szkole, ale uważam, że dobrze dziecko zrobiło, bo ten większy znęcał się nad kotem. Odmówiłem ukarania szczyniaka i teraz jego pani mnie nie lubi. Uważa, że ją lekceważę. Ma rację w tym względzie, niestety. Moja córka też jest nastolatką. Mam z nią problemy, ale chyba od dzisiaj będę na to inaczej patrzeć. Zapewniam panią, że tak. Wie pani, ja nie jestem specjalnie pobożny i w kościele byłem ostatnio na chrzcinach jasia. Ale co wieczór przed snem dziękuję Bogu za to, że szczyle są zdrowe. I proszę o życzliwość dla tych tu moich miśków. Z boską życzliwością różnie bywa. Różne rzeczy pani tu zobaczy. Niech pani czasami nie traktuje dzieciaków, jakby nie miały pojęcia, co jest grane. Lepiej jednak o tym nie rozmawiać, chyba że same będą chciały. Ja myślę, że ten niezawodny kobiecy, szósty zmysł podpowie pani, jak się z nimi obchodzić. Nikt pani raczej nie będzie mówił, kim się trzeba zająć. Zorientuje się pani sama, która jest aktualnie samotna, które w gorszej formie psychicznej. No i gadu, gadu, wtedy młodszym bajeczko opowiedzieć, poczytać, za rączkę potrzymać łezki, obetrzeć, jak się będzie chciało wypłakać. To niech płacze, a pani z nim pobędzie razem. Nie zawsze trzeba gadać. Co ja będę pani mówił? Niech pani włączy instynkt macierzyński. Tu czasem przychodzą studenci, czasem pogotowie teatralne. Może pani słyszała? Słyszałam. Yy. Aktorzy. Tak. Rewelacyjni ludzie, pewnie ich tu pani niebawem spotka. Oni głównie bawią, pozwalają zapomnieć. Pani może pomóc znieść. Rozumiemy się? Chyba tak, ale mam tremę. Byłbym zdumiony, gdyby jej pani nie miała. Ktoś niedbale zastukał i w drzwiach pojawiła się damska głowa w białym czepku. Przepraszam, że przeszkadzam, ale może by pan rzucił okiem na większego Franka. Co chemia to on gorzej reaguje? Gwiazdor filmowy natychmiast porzucił niedopitą kawę. Idę, Marlenko. Pani Alino, niech pani spokojnie wypije i zajrzy do mniejszego Franka. Już go pani poznała. Tak, sala numer osiem. Co mu jest? Nie ma znaczenia. Dziś potrzebuje pani. Słyszała pani, mama nie przyjechała. Mniejszy franek nie siedział w swojej sali. Tylko czekał na Alinę na korytarzu, jakby chciał mieć pewność, że nikt mu jej nie zabierze po drodze. Ujął ją za rękę i osobiście zaprowadził do sali numer 8. Nikogo tam nie było. Widać koledzy z dwóch pozostałych łóżek poszli wspólnie z innymi oglądać kreskówki. Usadził ją na okropnym szpitalnym taborecie, a sam wlazł pod kołdrę. Dobrze, że ciocia przyszła, powiedział po prostu. Dzisiaj jestem trochę smutny, bo moja mama jest chora. Ciocia słyszała, nie? Wujek Orzech mówił. Trochę się o nią boję. Słyszałam. Alina stłumiła chęć natychmiastowego zalania się żywnymi łzami. Ja bym się specjalnie nie przejmowała, bo grypa to nic takiego. Wystarczy poleżeć trzy dni w łóżku. Tylko trzeba uczciwie leżeć, żeby nie było komplikacji. Twoja mama pokicha, po kaszle i wszystko będzie dobrze. Nie martw się, Franuś. Telefon naładowałeś? Podłączyłem. Dzwoniłem do mamy i ona mówi to samo, co pani. Ciocia. No, ciocia. Ciocia się nazywa grosik? Fajnie. Ciocia grosik. Może być. Albo ciocia Alina, jeśli wolisz. Wolę ciocię grosik. Ciocia, a ty umiesz grać w skrabla? W życiu w to nie grałam, ale mogę spróbować. Chłopaki nie bardzo lubią. Czasami krzysiek daje się namówić, ale oni wolą takie gry komputerowe z zabijaniem. Ja też lubię trochę pozabijać potworów różnych, ale najbardziej lubię skrabla. To co? Zagramy? Dwadzieścia minut później mały Franek, okazało się, że ma dziesięć lat, po raz pierwszy bezlitośnie orżnął Alinę w skrabla w ciągu kolejnych dni, tygodni i miesięcy. Grali jeszcze wiele razy. Czasem z udziałem koleżków franka z sali, rzadko kiedy jednak zwyciężał ktoś inny. Jeszcze tego pierwszego dnia Alina nie wytrzymała i wyraziła podziw, połączony z pewnym niedowierzaniem, żeby dziesięciolatek był lepszy od niej w wynajdywaniu słów. Franek spojrzał na nią po swojemu, z ukosa, zachichotał i oświadczył spokojnie: Białaczka, Ciociu, nie trafia szarych komórek. To co. Gramy jeszcze? Michalina była do pewnego stopnia załamana. Nie żeby tak całkiem, ale strasznie ją gryzło, że skapitulowała na starcie. Gorzej, przed startem. Jakiś ksiądz jej nagadał, a ona się szybciutko wycofała. Czemu do diabła tak od razu się wystraszyła? Czyżby do tej pory sama siebie oszukiwała z tym hospicjum? Jak to on powiedział? Po prostu chce, żeby jej ktoś podziękował? Czy dobre uczynki robi się dla podziękowań? Zastygła z aparatem w ręce. Właśnie fotografowała otoczenie pewnego zabytkowego grobowca, w którym spoczywała cała rodzina szczecińskich notabli z okresu kiedy Szczecin nazywał się Stettin i rządził nim któryś kaiser. Jak już wiemy, Michalina była ahistoryczna również w odniesieniu do swojego miasta. Z trudem przyjęła do wiadomości istnienie jakiegoś nadburmistrza hakena, który. Wymyślił wały chrobrego. To znaczy, Haken nie wymyślił chrobrego, tylko kazał przekształcić dawną fortyfikację w ozdobne tarasy, które potem nazwano jego imieniem, a które teraz złożą jako wizytówka miasta. Duże są, to je widać z daleka. No więc grobowiec, przy którym stała, prawdopodobnie pochodził z czasów nadbór mistrza Hakena. Może nawet spoczywający tu ważniacy. Takich grobowców nie miewają, prości mieszczankowie. Bywali u państwa Hakenów na proszonych obiadkach. O ile oczywiście Herr Haken miał Frau Haken, ale dlaczego miałby nie mieć? Architektura grobowca przypominała nieco greckie arkady. Po obu jego stronach stały dwie spore figury przedstawiające prawdopodobnie jakieś anioły. Były to jednak anioły mocno zdewastowane. Skrzydła miały obłamane, takoż nosy i wszystkie wystające fragmenty postaci. Dobrze by było, gdyby ktoś wyłożył trochę grosza na restaurację posągów i całości, ale nawet jeśli nie, to koniecznie trzeba uporządkować zieleń dookoła, poprzycinać wściekle rozrastające się krzewy, jednym słowem doprowadzić otoczenie do kultury. Będzie piękny zakątek. Piękny zakątek. Kłapouchego, ponury i smutny. W końcu jest to cmentarz. Rozmowa z księdzem Hieronimem, podobnym do Gawrona, sprawiła, że Michalina straciła część swojego entuzjazmu do grobów, to znaczy do cmentarza. Zasugerował ją czy jak? No i co z tym dziękowaniem? Faktem jest, że niesłychanie rzadko Michalina słyszała jakiekolwiek podziękowania. Jej osobisty szef uważał, że w pracy coś takiego nie obowiązuje, więc niezależnie od tego, jak bardzo się starała, ile talentu, zaangażowania i wysiłku wkładała w swoje koncepcje, nigdy nie usłyszała ani jednego słowa pochwały. W domu z kolei matka była zdania, że wszystko, co dostaje od córki, słusznie jej się należy, więc choćby ta córka wypruła z siebie żyły. Wyraz twarzy matki był zawsze jednakowo niezadowolony. Nie go pani łapie. Michalina zawsze miała szybki refleks i bezcenny dar natychmiastowego działania, bez zadawania niepotrzebnych pytań. Teraz też. Zanim zastanowiła się, skąd dobiegł dramatyczny okrzyk i kto go wydał, już trzymała w ręce smycz. Wlokącą się za małym, czarnym zwierzaczkiem, cwałującym przed siebie z szybkością światła. Zwierzaczek. Lekko przyduszony, zahamował raptownie u jej stóp i okazał się nader sympatycznie nastawionym terierem szkockim. Nie miał jej za złe udaremnienia ucieczki. Przeciwnie, wspiął się na tylne łapki i zatańczył taniec przyjaźni. Za wesolutkim szkotem gnał facet związanką kwiatów w ręce. W przeciwieństwie do czarnego jak węgiel psiaka, wydał się Michalinie cały czerwony. Prawdopodobnie była to sprawka słońca, które właśnie rozszalało się na dobre i napełniło cmentarz milionami jasnych refleksów, przeświecających przez młode liście. Facet, podobnie jak pies, zahamował tuż przy niej: Dziękuję pani serdecznie. To małe cholerstwo jest okropnie niezależne to znaczy, stara się jak może zobaczył motylka. Jeszcze raz dziękuję. No, proszę. Brakowało jej podziękowań, to ma. Dwa od razu. Jakiś uprzejmy człowiek. Podała mu smycz. Ale w zasadzie na cmentarz nie wolno wprowadzać psów. Nie wytrzymała w niej służbowa część osobowości. Wiem, powiedział czerwony facet ze skruchą. Nie miałem wyjścia. Przemyciłem go w samochodzie, ale musiałem samochód zostawić w tej dużej alei. Gdybym Felka nie zabrał, mógłbym nie poznać własnego auta po powrocie. Już go nie wypuszczę, słowo daję. Szkod wciąż wykonywał taniec klanowy wokół obojga. Sympatyczek! roześmiała się prywatna część Michaliny. Chyba nie najlepiej go pan wychował. Szkod wywrócił się na grzbiet i przekulał po ścieżce. On nie jest mój! westchnął czerwony. Mam go na przechowaniu. Przyjaciele wyjechali na kilka dni do Wenecji. Taki replay podróży poślubnej. a Z tym tu hrabią nie mieliby szans na żadne romantyczne klimaty. Sama pani widzi. Hrabia? Zaciekawiła się mimo woli Michalina. Co najmniej. Podobno w dowodzie osobistym ma sześć pokoleń szkockich lordów. Nazywa się tak, że wymówić się tego nie da, ale w rodzinie funkcjonuje jako feluś. Sympatyczny, tylko ma straszliwy temperament. Jeszcze trzy dni i odzyskam wolność. Ja go nawet bardzo lubię, tylko musiałem wziąć tydzień urlopu, żeby się nim zająć. Michalina spojrzała na wiązankę, którą trzymał w ręce. Zauważył to. Słusznie pani dedukuje, sam jestem. Przyszedłem na grób Dzisiaj jest rocznica jej śmierci. Przykro mi. Ona nie żyje już dziesięć lat. Albo nawet jedenaście. Zdążyłem się otrzepać. Przywyknąć, znaczy. A pani jest fotografką? Nie, ja pracuję w zieleni. Fotografowałam ten zakątek, bo warto by go uporządkować. Zabytek się rozlatuje. To dlatego, że na takim uboczu mało kto w ogóle o nim wie. Może coś uda się zrobić. Podniosła aparat do oczu i sfotografowała lorda Felusia, stojącego słupka u nóg jedynego z aniołów. Ze wzrokiem skierowanym w niebo. Zapewne znowu zobaczył motylka i to go zachwyciło. Będę lecieć, powiedziała. Cześć, łobuzie. Do widzenia, panu. Do widzenia. Jeszcze raz dziękuję. Proszę, trzy podziękowania. A miała niedosyt. Och, nie chodziło przecież o takie drobiazgi. Cóż to jest złapanie uciekającego pieska. Nawet jeśli jest arystokratą. Michalina odwróciła się i odeszła. Facet został tam w tych promieniach słońca. Czerwony facet z czarnym psiakiem. Gdyby się odwróciła, zobaczyłaby, że czerwony facet patrzy na nią. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów, dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.